Cześć kochani. Ja z moim barankiem życzę wam zdrowych i spokojnych, radosnych świąt wielkanocnych. Życzę wam pogody ducha, życzę wam radości, wszelkiego spełnienia i wszelkiego błogosławieństwa. I życzę wam także, aby spełniały się wasze marzenia, abyśmy jak najszybciej wrócili do normalnego życia, a wierzę, że będzie to już niedługo. Życzę wszystkim nam, żeby ta normalność zawitała do naszych domów, do naszych rodzin jak najszybciej, abyśmy byli razem i szczęśliwi. Każdy z nas może znaleźć sobie swoje małe i większe radości. Ja mam swojego baranka. Żartuję. Ale ja mam swojego Jana Pawła II, który jest ze mną. I tęskniąc za rodziną, tęskniąc za bliskimi, skupiam się na tym, co było w naszej rodzinie dobre, cudowne, na naszych tradycjach pięknych, rodzinnych, na kultywowaniu tych tradycji przez wiele, wiele lat. I kiedy teraz jestem jakby w odosobnieniu, tak jak wszyscy, to cieszę się, że mam te wspomnienia i cieszę się, że mam co wspominać. Mam piękne tulipany, żonkile i mam te wspomnienia w sobie i te święta są pełne wdzięczności dla mnie. Jestem wdzięczna za to, że jestem zdrowa, jestem wdzięczna, że mam was, moją rodzinę i przyjaciół. I za to chciałam wam dzisiaj serdecznie podziękować. Za to, że mogę was kochać i za to, że czuję waszą miłość. Za to, że jesteście moimi przyjaciółmi dalszymi, bliższymi, ale że jesteśmy razem na dobre i na złe, tak jak w małżeństwie. I możemy się wspólnie wspierać i rozmawiać, czy nawet dyskutować za żarcie, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Zobaczcie, czy wokół siebie macie kogoś, komu możecie wysłać uczucie wdzięczności, komu możecie podziękować i komu możecie być wdzięczni i za co możecie być wdzięczni. Teraz jest taki właśnie świąteczny czas wyrażania wdzięczności. Ale żeby nie było tak nudno, to na koniec jest takie piękne Alleluja. I to Alleluja, ponieważ śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, to ja wam zaśpiewam. Alleluja.